Czym dla Ciebie jest jazda motocyklem? No wszystko. Nie umiem określić. Oj, największą przyjemnością. Oderwanie od rzeczywistości. Czystą przyjemnością. Żar we włosach, luz. No, dla mnie to sama przyjemność. Jadąc motorem czujesz na sobie rękę swojego anioła stróża? Czasami tak. Tak, bo jeżdżę tyle lat, jednak udaje się jakoś szczęśliwie, nie? No jasne. Jak mnie szło, to mniej. Po raz 9 spotykamy się przy drewnianym kościele, aby spotkać się z Chrystusem, aby Chrystusowi zawierzać swoje życie, życie swoich bliskich, aby otoczyć modlitwą wszystkich tych, którzy jeszcze tak niedawno jeździli z nami, a których teraz zabrakło. Czynimy wszystko, aby widzieć w bliźnim Chrystusa. Jeżeli będziemy widzieć Chrystusa w każdym człowieku, to wzajemny szacunek, cierpliwość i opanowanie będą nam towarzyszyć nie tylko na naszych drogach, ale i wszędzie. Pamiętajmy, że kto skąpo sieje, ten też i skąpo rządź będzie. Siejmy dobroć za przykładem świętego Krzysztofa, byśmy kiedyś usłyszeli od Chrystusa te słowa, które wypowiedział w kazaniu na górze. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Amen. Mówią, że jak się nawet za młodo motora nie kupił, to na 40 urodziny musi. Tak. Czego sam przykładem jestem.